Aby uzyskać prawo gry w półfinale, trzeba było zdobyć pierwsze lub drugie miejsce. Zwycięzca dodatkowo otrzymywał prawo organizacji turnieju półfinałowego. Turniej trwał 3 dni, od piątku do niedzieli. My byliśmy z kamerą w hali Rosiru w ostatnim dniu rozgrywek. Najpierw zmierzyły się drużyny MUKS IKAR Legnica i UMKS Kęczanin Kęty. Legniczanie to wicemistrzowie województwa dolnośląskiego, Kęty są trzecią drużyną Małopolski. Mecz, którego stawką było trzecie miejsce w rzeszowskim turnieju, Legniczanie rozpoczęli planowo, bo od zwycięstwa w pierwszej partii. Potem jednak było już zdecydowanie gorzej. Kolejne 3 sety padły łupem Kęczanina. Gracze Ikara przegrali zresztą wszystkie 3 spotkania, a w oglądanym meczu o trzecie miejsce po wygraniu 1. seta praktycznie stanęli w miejscu, nie próbując zmienić losów spotkania. Ostatecznie zespół z Legnicy zakończył turniej na ostatnim miejscu i zakończył przygodę z rozgrywkami na szczeblu centralnym. Trener drużyny ironizował, że to on jest winny tej sytuacji, bo przecież to on krzyczał na chłopców, którzy się przestraszyli. Po meczu przed kamerą nie krył zdenerwowania i rozgoryczenia. Kompromitacja. Szkoda czasu sędziów, szkoda czasu nielicznych kibiców, szkoda prądu. Wszystkiego szkoda. Mam żal do chłopaków, że w ten sposób się zachowali, że tak zagrali. Dlatego, że nie podjęli walki tylko w 1. secie, a przeciwnik sobie fajnie grał, próbował. I także w sumie kompromitacja. O komentarz poprosiliśmy również szkoleniowca z Kent. Przede wszystkim staraliśmy się zrobić jak najmniej własnych błędów. Trochę zagrywką na początku nam nie szło, ale po zmianie taktyki i po prostu celowaniu innych zawodników w końcu udało nam się osiągnąć, no, że zdaliśmy jednak to 3. miejsce. Chłopaki walczyli do końca, nie zrezygnowali z tego, że jednak nie jedziemy na jedną drugą, także myślę, że z uśmiechami wrócimy do domu. W 2. niedzielnym spotkaniu rywalami gospodarzy mistrza Podkarpacia, juniorów Resowi, była drużyna Czarnych Radom, broniąca tytułu mistrzowskiego. To było starcie 2 zdecydowanych faworytów. Przypomnijmy, że nasi siatkarze to ubiegłoroczni mistrzowie Polski kadetów. Dlatego gracze z Radomia przystępowali do rywalizacji mocno skoncentrowani i zdeterminowani. Przyjechali do Rzeszowa nawet dzień wcześniej, żeby przeprowadzić trening. Ten wysiłek w pełni się opłacił. Juniorzy Radomskiego Centrum Siatkarskiego Czarni zakończyli rozgrywki z kompletem zwycięstw. Oglądany mecz był bardzo wyrównany. Radomianie wygrali 1. 2 sety, ale o wyniku zdecydował dopiero 4. set. Faktycznie Czarni Radom to z tamtego roku mistrz Polski, oni naprawdę świetnie dzisiaj zagrali. Natomiast nas spotkał pech, niestety Michał Filip doznał dosyć poważnej kontuzji. Jeszcze nie wiem, co mu się stało, będziemy za chwilę dzwonić dopiero, żeby się zorientować, co mu tam jest, ale no mam nadzieję, że szybko wróci chłopak do zdrowia, bo teraz jego zdrowie jest najważniejsze. Natomiast faktycznie, jeżeli nie graliśmy jakby w takim optymalnym składzie, było nam ciężko w stosunku do takiego przeciwnika, który grał naprawdę bardzo dobrze. Zwycięzcy mieli podwójny powód do radości. Cieszymy się bardzo ze zwycięstwa, bo zwycięstwo w tym turnieju dało nam możliwość organizacji turnieju półfinałowego w Radomiu. Także no, jesteśmy zadowoleni z tego turnieju i z przebiegu tego, jaki tutaj był. Rozgrywki były emocjonujące, szkoda tylko, że na trybunach była garstka kibiców, a zawodników dopingowali głównie ich koledzy. Ale być może z popularnością tej dyscypliny będzie lepiej, głównie za sprawą wyników naszej reprezentacji narodowej. W siatkówkę gra coraz więcej utalentowanych młodych zawodników. Ostatnio głośno się mówi w siatkarskim świadku o pomyśle utworzenia odpowiedników piłkarskich Orlików, czyli sieci ośrodków szkolenia siatkarskiej młodzieży. Zapytaliśmy trenerów obecnych na turnieju młodych drużyn o opinię na ten temat. Myślę, że no warto spróbować, bo to też takie mam czasami mieszane uczucia, jeśli chodzi o SMS-y. Ale myślę, że w województwie, jeśli byłyby takie, no to by było naprawdę, myślę, że jednak korzystnie. Więcej może chłopców by było objętych tym szkoleniem i myślę, że to nie jest zły pomysł. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, gdyż sam z dziećmi pracuję i wiem, jakie jest zainteresowanie tym sportem. Ten sport dość dynamicznie się rozwija. No i myślę, że jest to, tak jak mówiłem, bardzo dobry pomysł, bo w dzisiejszych czasach dzieci po prostu trzeba odciągać od komputerów i myślę, że przez zachęcanie ich tworzeniem takich szkółek
po prostu dla zdrowia im to lepiej wyjdzie, no i myślę, że ten sport jeszcze bardziej pójdzie do przodu. Trudno mi cokolwiek jeszcze oceniać, tak, wiem, że takie plany są, natomiast jeszcze jakichś konkretów nie znamy. Czytaliśmy ten projekt, ale prawdopodobnie to jest jeszcze do konsultacji, więc trudno powiedzieć, że to będzie taka ostateczna forma tego projektu. Zobaczymy, co z tego się urodzi. My jesteśmy przygotowani jako AKS do tego, żeby sprostać wyzwaniom, bo my tutaj od lat już mamy swoją szkołę, która nieźle funkcjonuje, więc zobaczymy. To jak będą konkrety, to wtedy będzie można się do tego odnieść. Są to jak najbardziej wskazane działania ludzi związanych ze sportem. Siatkówka, wiadomo, jest grą medialną w tej chwili. Jak najwięcej takich ośrodków przydałoby się w Polsce. Należy to wykorzystać, tą sytuację, i my mamy nadzieję, że w Radomiu, między innymi w Radomiu w tym roku czy w następnym, powstanie taki ośrodek. Projekt przewidywał pierwotnie przeznaczenie na ten cel kwoty 50 milionów złotych. Ostatnio mówi się o 30 milionach. Naszym zdaniem to pomysł wart poparcia, zwłaszcza że promuje sport, kulturę fizyczną, ruch i, jak wspomniał jeden z naszych rozmówców, odciągnie młodzież od komputerów jako jedynego sposobu spędzania wolnego czasu.